No dzisiaj kilka imprez mamy na terenie gminy. Największe imprezy są właśnie na tym obiekcie Zalew Kąpielka, na którym się teraz znajdujemy. Od rana były zawody dla dzieci, które łowiły takie karpie koi. To są czerwone karpie, takie duże, po kilka kilogramów niektóre miały. A następnie mamy tutaj festyn organizowany przez Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie. Bardzo dużo nagród, często są to no, różnego rodzaju darmowe tutaj niespodzianki dla dzieci. Mamy także paralotniarzy, będą rozstawione pelony, między którymi oni będą swoje akrobacje tutaj wykonywać. Także no, duża frekwencja jest, cieszę się z tego bardzo. Mamy w miejscowości Bieganin także imprezę dla dzieci. Przed chwilą byłem na poświęceniu samochodu, no nie samochodu, bo traktora dla OSP Moszczanka. Oni mają taką beczkę 9000 litrów, nie chcieli takiego samochodu ciężkiego, średniego ciężkiego, tylko chcieli traktor, bo poprzednio też mieli traktor i mają taki nowoczesny traktor. Także no, kilka imprez się odbyło, no i mam nadzieję, że wszyscy się tutaj doskonale bawią. Raszków zawsze słynął z bardzo ciekawych, fajnych festynów, fajnych integracyjnych imprez, ale to miejsce, które w ciągu chyba ostatnich 2 lat powstało, no przepiękne. Rozbudowujemy cały czas tutaj ten teren. Obecnie już posiadamy 17 hektarów, łącznie tutaj z terenem, na którym znajduje się szkoła. Tutaj za miejscem, gdzie znajduje się kamera, w ciągu 2 tygodni będzie wbudowany skatepark, gdzie będzie 120 metrów takiego asfaltu z różnymi takimi no, wywiasami, eskami, gdzie będą mogli rowerzyści, rolkarze tutaj także doskonale się bawić. Plaże w tym roku powiększyliśmy, także no, ten teren cały czas jest bardziej no, taki atrakcyjny, fitparki. Tych fitparków mamy już 9 na terenie gminy. Ostatnio kupiliśmy teren też przy tej głównej drodze powiatowej, aby parkingi były, fajna plaża. Tu u nas wszystko, te parkingi są za darmo. Warunki są tutaj wspaniałe. Staramy się program urozmaicić na tyle, żeby dla każdego coś miłego było. W tym roku mieliśmy straż pożarną, mieliśmy występ dzieci z przedszkola. Co mnie też bardzo cieszy, był występ, bo jestem fanem Gwary Wielkopolskiej i właśnie pani Ania Liberska, taka kultywatorka i propagatorka tej Gwary Wielkopolskiej, akurat przygotowała nam sketch, Jasiu i tam ktoś jadą na ryby. Także w takim fajnie wielkopolskiej gwarze opowiedziała, jak to się jedzie na ryby. Dla dzieciaków mamy przygotowane od naszych sponsorów lody za darmo, mamy cukierki za darmo, mamy czekolady za darmo. No staramy się jak najbardziej tych dzieciaków tutaj przyciągnąć, żeby po prostu tutaj wszyscy przyszli. Zabawa, pogoda zawsze nam sprzyja, także no jesteśmy zadowoleni, że tak fajnie się tutaj wszyscy bawimy, bo o to w tym wszystkim chodzi. Świat jest tak zapędzony, że szukamy miejsca i organizujemy coś, żeby ludzie mogli odpocząć od tego wszystkiego i wesoło się fajnie zabawić. Kije moczyli urze 2 godziny i figa z makiem. Około połedia jeden kijok zaczął giąciek w wodzie. Wtę pędyjunek szarpnął kijoku się, ale ci ryba była silniejsza. Żebyście widzieli, jak ten wicek na tej górce zaczął łapami świgać, a chybotą się nagierać, co by się szaleju najot. Junek ryczał ze śmiechu jak głupi, pewno mu okowita we łbie odbiła. Wspieramy naszą gminę, nasze dzieciaki. Chcemy, żeby pooglądały, pobawiły się razem z nami. No tak jak zawsze, po prostu chcemy coś zrobić dla naszej gminy. Motocykliści jak zawsze z sercem na dłoni, jak trzeba krew oddadzą, jak trzeba pozwalają dotykać swoje motory. Jak najbardziej. Wspieramy akcję oddawania krwi. Zapisaliśmy się do honorowych dawców szpiku kostnego. No i co możemy, to robimy. Cukiereczki dla dzieci, ciastka. No jakoś po prostu staramy się, żeby to nie szło na marne. Jaki liczny jest klub, bo wiemy, że członków to macie bardzo aktywnych. Jak to wygląda? Znaczy się, to nie jest klub. Jeździmy, wszyscy się skrzykujemy na SMS-a, nie robimy żadnej, nie stwarzamy żadnej grupy zobowiązującej, ale jest bardzo dużo chętnych. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą, także zawsze taki stan jak w tej chwili, koło 30-40 motocykli, to jest na każdy wyjazd.
organizuje te wyjazdy, organizujemy ogniska, grille, no i rodzinnie staramy się wszyscy razem spędzać czas, nie tylko panowie na motocyklach, ale żony, dzieci, wszyscy razem. Motor łączy. Jak najbardziej. Ja myślę, że tak. Jest fajna rzecz, można coś zrobić, to się staramy. Jest komu pomóż, staramy się pomagać. Tak to działa. No i jest po prostu fajnie. Paralotniarze pokazują się w różnych miejscach, poprzez takie festyny, poprzez wyjazdy do różnych miast, poprzez spotkania z dziećmi, poprzez spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Pokazujemy jakby, czym jest latanie z bliska. Często ludzie nas spotykają, oglądają, dziwią się może, jak to możliwe, jak to wygląda. Poprzez takie właśnie spotkania z ludźmi pokazujemy i umożliwiamy dotknięcia tego sprzętu, jak to wygląda w praktyce. Co dzisiaj tutaj nad tym pięknym zalewem, w tym pięknym miejscu będziecie robić? No, dzisiaj tu mieliśmy jakieś konkurencje dla dzieci. Cały czas czekamy, aż pogoda troszeczkę będzie bardziej łaskawa. Chcemy pokazać tutaj opcje latania na pylonach slalomowych. Nasz przedstawiciel w kadrze Polski, Bartek Nowicki, wykona lot slalomowy między pylonami. Jeżeli warunki będą łaskawe, to być może wzbije się w powietrze więcej osób, ale no nie wiemy, co jeszcze dzisiaj się tutaj w powietrzu wydarzy. Natomiast też musimy dbać o bezpieczeństwo. Pogoda jest głównym czynnikiem, który pozwala lub nie pozwala nam latać. Ja rozumiem, że jest to bardzo wciągające hobby, tylko czy pewnie ludzie zastanawiają się, czy to jest hobby dla każdego, czy to jest drogie hobby, tanie hobby, czy takie, że rzeczywiście można sobie na nie pozwolić? To jest hobby, na które wiele osób może sobie pozwolić. Jest kilka ograniczeń. Po pierwsze, to jest wiek 16 lat i wyżej. Po drugie, finanse to rzecz oczywista. Aczkolwiek, żeby zacząć latać, wcale nie trzeba robić żadnych uprawnień, licencji, ponieważ i mój syn lata, moja córka lata, mój tata lata, bo latać każdy może. Ilu was jest tutaj w okolicy? Bo widzę, że chyba coraz więcej. To znaczy się, w okolicy samego Ostrowa jest nas około 40-50 osób. Gdyby wziąć promień około, nie wiem, 30-40 km wokół Ostrowa, to będzie około 100, nawet może ponad 100 osób. I hałasujecie po niebie? Hałasujemy? Nie. Podziwiamy widoki, izolujemy się troszeczkę od tego dnia codziennego i to jest taka nasza forma wspaniałego odpoczynku i relaksu. Czy ludzie wam machają? Bo wy dość nisko latacie, tak? Jeśli chodzi o miasto i widzicie, że ludzie na was pozytywnie reagują, machają do was? Tak, bardzo często machają, niemal zawsze. Nieraz są takie śmieszne rzeczy, takie incydenty, że ktoś potem gdzieś nas spotyka i mówi, ale mi nie odkiwnąłeś. Z takiej wysokości niestety trudno zauważyć każdą osobę, która kiwa i każdemu odkiwać. Niemniej jednak na kiwanie ludzi chętnie odpowiadamy uśmiechem i kiwnięciem, jeżeli tylko jest to możliwe. Czyli machamy wam, tak? Zachęcacie do machania? Zachęcamy do machania, zapraszamy do nas na lotnisko, zapraszamy do obserwacji naszego profilu na Facebooku Paralotni Michałków. Tam jest bardzo wiele ciekawego materiału i fotograficznego, i wideo. Yeah.
OK24 TV. Wszędzie, gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.